Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nie uciekajcie po błogosławieństwie, bo będzie jeszcze o książce. A słowo, którym się modlę, to niemowa. Straszna to jest niemoc, kiedy ni ktoś nie może wydobyć z siebie słowa, kiedy po prostu nie mówi. Spotkałem w życiu kilka osób, które są pozbawione mowy. To jest naprawdę jakaś tragedia, często no, niewyobrażalna w komunikowaniu, w, w takiej egzystencji codziennej. Straszne to jest. I dzisiaj Jezus uzdrawia człowieka, który ma taką niemoc. Kiedy modliłem się tym słowem, myślałem o swojej, o swojej niemocy. Co jest we mnie takiego, co nazwałbym niemocą, niemocą niemowy? Co jest we mnie takiego, co ogranicza mi możliwość funkcjonowania na co dzień, komunikacji z innymi ludźmi, wykonywania najprostszych czynności, modlenia się, przeżywania codzienności w sposób taki, który. Jest wolny, jest mój, jest moją codziennością. Co jest we mnie taką niemocą, która mnie ogranicza w znacznym stopniu? Czy to właśnie w takiej rzeczywistości duchowej, czy ludzkiej po prostu. I dzisiaj tę niemoc, która jest taką naszą niemową, oddajmy Jezusowi, prośmy, by nas uzdrowił. On ma tę moc. Niech nas więc pobłogosławi, Jezus. Na z jednej strony odkrywanie tej niemocy, a z drugiej strony na proces uzdrowienia, do którego z wiarą podchodzimy zawsze, kiedy zwracamy się do Jezusa. Niech to błogosławieństwo na nas stąpi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Książka, którą wybrałem na dzisiaj, to książka pod tytułem Mówię Ci wstanie. Przyjmij moc uzdrowienia. Mówię ci, wstań powstało po to, by pokazać całość, całą rzeczywistość posługi uzdrawiania w Kościele katolickim. Mowa jest w tej książce o modlitwie wstawienniczej i charyzmatach. Mowa jest też w tej książce o sakramentach uzdrowienia, czyli o sakramencie chory i sakramencie spowiedzi i o tym. Że dzisiejsza Ewangelia nie jest tylko opowiastką, ale jest rzeczywistością, która się dzieje. Zapraszam więc, więc, odwiedźcie nasz sklep Profeto. Jeśli ktoś chce nabyć tę książkę, to tam może ją zakupić. Mówię Ci wstań, przyjmij moc uzdrowienia w tym tygodniu lekturą vloga.